Panie prezesie, na początek trochę o kulturystyce. Co to jest za sport? Może trochę ta nazwa jest taka niezbyt klarowna. Chyba jednak w języku angielskim brzmi to lepiej, a może nie tyle lepiej, ile po prostu odzwierciedla rzeczywiście, czym jest ta dyscyplina sportu, czyli bodybuilding, czyli budowanie, kształtowanie własnego ciała. I na tym w rzeczywistości polega kulturystyka. Jeśli chodzi o sport wyczynowy, to jest to konkurencja, w której zawodnicy pokazują to, co ze swoim ciałem zrobili w czasie żmudnych, długotrwałych treningów, traktowania się właściwą dietą, zdrowego trybu życia, bo to wszystko wchodzi w skład tej kulturystyki, i prezentują to w czasie pokazów. Jest to jedna z dyscyplin, w których właściwie w trakcie zawodów nie pokazuje się tego, co się robi na treningu. Większość dyscyplin sportowych sportowcy prezentują w czasie zawodów sportowych to, co trenują na treningu. Tutaj się prezentuje efekty treningowe. Właściwie ta nowoczesna kulturystyka od Sandała począwszy, no to już jest znana ponad przecież 100 lat, to właściwie ewoluuje w kierunku rozbicia się na różnego rodzaju konkurencje. We wszystkich tych konkurencjach najważniejsze jest kształtowanie sylwetki. Kulturystyka nie kończy się na sali treningowej. Chcąc wpływać na swoją sylwetkę, trzeba przez 24 godziny na dobę myśleć o tym, co zrobić, żeby uzyskać lepsze efekty w tym całym procesie kształtowania sylwetki. Czyli myśleć o jedzeniu, odpoczynku, o jakiejś aktywności fizycznej, treningu aerobowym, o tym treningu siłowym. No jest to cały proces, który kształtuje pewien tryb życia. I ten tryb życia teraz zaczął się zmieniać. Ludzie zaczęli coraz więcej myśleć o tym, jak wyglądają, jak się odżywiają. To jest właśnie ten trend na bycie fit. I pytanie, czy w związku z tą zmianą i zwiększeniem zainteresowania byciem tą osobą, która jest aktywna i stara się być fit, czy to się też przekłada na to zainteresowanie po pierwsze zawodami i czy jest większa chęć, czy jest większa liczba zawodników, którzy chcą przystąpić do zawodów poszczególnych, oczywiście szczeblach, czy to zawodów kulturystyki, czy fitness? Co się przekłada bardzo bezpośrednio i powiedziałbym, że wręcz drastycznie. Wprowadzenie tych konkurencji, w których ocenia się negatywnie zbyt dużą masę mięśniową, czyli chodzi mi o fitness plażowe czy bikini fitness, wprowadzenie tych dodatkowych konkurencji spowodowało, że na przykład w debiutach, czyli to są zawody pierwszego kroku, gdzie liczba startujących była około 100-120, w tej chwili jest około 450. Gwałtownie nastąpiła ta zmiana. Dlaczego Federacja Światowa poszła w kierunku wprowadzenia tych dyscyplin? Dlatego, że ukształtował się inny wzorzec modnej budowy ciała. Kiedyś ludzie wzdychali do potężnie umięśnionych mężczyzn, ale oni zaczęli być na tyle potężnie umięśnieni, że przestali być obiektem westchnień. Ludzie chcieli dobrze wyglądać, chcą dobrze wyglądać, ale nie chcą posiadać ogromnej masy mięśniowej. Okazuje się, że mnóstwo ludzi ćwiczy na siłowniach z zamysłem startu w zawodach, ale bez konieczności zwiększania masy mięśniowej. I to spowodowało lawinę kandydatów do startu w zawodach. W kwietniu czekają nas Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness w Targach Kielce podczas Fit Weekendu. Kogo tam będziemy mogli spotkać? Jaki to jest charakter zawodów? Jakie kategorie? I jakiej liczby zawodników możemy się spodziewać? Zacznę od tego, że Mistrzostwa Polski są eliminacjami do Mistrzostw Europy. To są ten pierwszy krok, w których zawodnicy zdobywają szlify reprezentacyjne, są kwalifikowani do kadry narodowej, do reprezentacji Polski. A ponieważ Polska jest krajem należącym do czołówki w tych dyscyplinach sportu, to zawsze na Mistrzostwach Polski pojawiają się zawodnicy, którzy potem odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Czyli możemy się spodziewać, że mistrzowie Polski to są przyszli mistrzowie Europy czy świata. Takie targi są spotkaniem ludzi z tego środowiska. Ta formuła targów przyjęła się znakomicie i właściwie w tej chwili można powiedzieć bez żadnych wątpliwości, że zawody organizowane przy okazji targów,
albo targi organizowane przy okazji zawodów. To są dwie imprezy uzupełniające się. To jest najlepsza formuła. Imprezy na świecie rozrastają się właśnie te, które są organizowane wspólnie z targami. To zaczęło się od Olimpii, od tych najważniejszych zawodów kulturystycznych dla zawodowców, że zawsze były organizowane przy tym targi. Potem od wielu lat funkcjonująca impreza Arnold's Classic, której patronem jest Arnold Schwarzenegger. Ta część zawodów, która się odbywa bezpośrednio na targach, gromadzi zawsze taką liczbę publiczności, że tam się nie da już wetknąć palca. Czyli jaką byśmy nie przygotowali salę, to ona jest zawsze wypełniona. Tutaj we współpracy z targami kieleckimi po raz piąty będziemy robili tę imprezę. Robimy całość naszych zawodów na sali dostępnej dla wszystkich odwiedzających targi. Wspomniał Pan Prezes o tym, że w targach Kielce odbędą się kwalifikacje do Mistrzostw Europy, że te mistrzostwa polskie, które tutaj wspólnie organizujemy, są też takim pierwszym krokiem do tej międzynarodowej kariery, czyli możemy powiedzieć, że w targach Kielce zobaczymy elitę kulturystów i fitnessek w Polsce. Tak, Mistrzostwa Polski są najważniejszą imprezą krajową i mimo, że mamy drugą imprezę jesienną, to jest Puchar Polski, z którego bezpośrednie eliminacje są do Mistrzostw Świata, to i tak Mistrzostwa Polski z rangi na sam prestiż Mistrzostw Polski, sam prestiż tytułu Mistrza Polski, to są imprezy najważniejsze, impreza najważniejsza w kraju i zawsze gromadzi czołówkę najlepszych kulturystów, fitnessek, fitnessmenów. Jak polska kulturystyka prezentuje się na tle europejskiej czy nawet światowej? Te trofea, które tutaj stoją, to przeważnie są trofea zdobyte przez kulturystów. To jest oczywiście mała część tego, co osiągnęli nasi zawodnicy, ale byliśmy już i drużynowymi mistrzami świata, i mistrzami Europy, i mamy całą plejadę zawodników z indywidualnymi tytułami. Gdybyśmy mieli być rozpoznawani po ilości odegranych mazurków na cześć zwycięzcy, to my jesteśmy na pierwszym miejscu, nawet nie tylko w czołówce, bo w tej czołówce polskich związków sportowych, jeśli chodzi o sukcesy na mistrzostwach Europy i kontynentalnych mistrzostwach, jesteśmy od wielu lat w pierwszej trójce polskich związków sportowych. I tak podsumowując teraz, gdyby jeszcze ktoś się wahał, dlaczego warto zobaczyć Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness, które się odbędą w kwietniu w targach Kielce, to co możemy powiedzieć? Dlatego, że sport wyczynowy jest znakomitym motorem napędowym do zmiany trybu życia, zachęca świetnie do aktywności fizycznej, pokazuje piękno tego sportu, które zawodnicy prezentują najlepiej jak mogą właśnie na zawodach sportowych. Wiele osób po obejrzeniu zawodów zmienia swój tryb życia na tryb sportowy, który jest najzdrowszym trybem, jeśli chodzi o to, co możemy dla siebie sami zrobić. Szanowni Państwo, 22-23 kwietnia, Targi Kielce, Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness. Serdecznie zapraszam. Niesłychana okazja, wyjątkowa, zapoznania się z pięknem ciała ludzkiego, z efektami treningu na siłowni, z podziwianiem najlepszych zawodników Europy i świata w kulturystyce i fitness. Serdecznie zapraszam, Targi Kielce.